Panie marszałku, mija rok od momentu, kiedy objął pan nadzór nad programem operacyjnym Kapitał Ludzki. Słyszałem, nie wiem czy to prawda, że ten program, na którym pan zarządza, jest bardzo wysoko oceniany w kraju. Tak, to bardzo dobra informacja. W ciągu tego roku udało się wypracować taki swoisty rodzaj pracy, czyli ludzie pracujący w PKL odczytali właściwie moje intencje i dyrekcji. Mamy pierwsze miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o efektywność i skuteczność wykorzystywania środków PKL-owskich. Bardzo miłe jest to, kiedy na uczelniach, na przykład w Krakowie, wykładowcy mówią, że Świętokrzyskie jest najlepiej wdrażającym województwem PKL w Polsce. To bardzo buduje. To jest zasługa dyrekcji, tych kilkunastu rozmów, które przeprowadziłem, osób nadzorujących, ale przede wszystkim również pracowników. Ważną rzeczą jest to, żeby czuć w sobie taką misję, że to, co robimy, robimy z myślą o przyszłych pokoleniach, musimy dawać z siebie wszystko i tym ludziom udało się wykrzesać sobie tyle energii, tyle zapału, że utrzymujemy już po raz trzeci miesiąc rzędu, utrzymujemy pierwsze miejsce w Polsce. To i cały czas mamy tą tendencję wzrostową, czyli utrzymujemy progres, bo jest to bardzo budujące i taki dobry prognostyk na następne lata. Ważne jest to również, żeby cały czas podnosić tą swoją wartość urzędniczą, wartość operacyjną, dlatego że przed nami nowy okres oprogramowania, nowe wyzwanie, nowe środki finansowe. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie zaplecze intelektualne, to urzędnicze, będziemy do tego przygotowani, tym z większą łatwością będziemy mogli wykorzystywać te środki, a to również stwarza pewną możliwość, może nawet takich działań operacyjnych w programach, które będą obejmowały nie tylko województwo świętokrzyskie, ale może nawet województwa sąsiednie. Takie pierwsze miejsce również pozwala mieć taki decydujący głos, można być takim głosem inicjującym, opiniodawczym wszystkich rodzajów tych uzgodnieniach, które się odbywają w komitetach monitorujących, no bo dyskutuje się z tym, który jest najlepszy, a nie najgorszy. Tak. Ostatnio bardzo często słyszę pana w Radio Kielce, gdzie reklamuje pan działania dotyczące uruchamiania przedszkoli wiejskich. To jest chyba najpopularniejsze działanie z tego programu w naszym województwie. Tak, to jest działanie, które w poprzedniej kadencji sejmiku było bardzo dobrze realizowane, jeszcze za marszałka Zdzisława Wrzałkę. Kontynuujemy, korzystając z Krajowej Rezerwy Wykonania. Mamy 35 milionów złotych na właśnie na to działanie. Będziemy uruchamiali ponownie przedszkola w tych gminach, gdzie one jeszcze nie istnieją. Do tej pory zostało je objęte tą opieką przedszkolną ponad 8 tysięcy dzieci. Jest to bardzo ważne, jest ogromne zapotrzebowanie. Ja cały czas w tych spotach reklamowych promuję, zachęcam, dlatego że chcemy z tą informacją dotrzeć do każdego zakątka naszego województwa, bo wychowanie przedszkolne jest ważne w każdej gminie, szczególnie w tych gminach, gdzie tych przedszkoli jeszcze nie ma. Osiągnęliśmy w poprzedniej kadencji wskaźniki wojewódzkie, to bardzo dobrze, ale jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę wskaźniki jeszcze te ogólnokrajowe, jeszcze jest nam sporo, mamy do nadrobienia i myślę, że ten projekt, to działanie w przyszłym roku, które będzie rozpoczęte, pozwoli nadrobić i wyrównać jeszcze te straty. Również popularne działanie, popularne wśród resortu oświaty, można tak powiedzieć, czyli wśród nauczycieli, pedagogów i uczniów, gimnazjalistów i licealistów, a dotyczy ono przyznawania stypendium. To już po raz kolejny chyba ci najlepsi uczniowie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych będą mogli ubiegać się o uzyskanie właśnie takich stypendiów od was. To jak pan zauważył, panie redaktorze, to są takie działania uzupełniające, bo tu mówimy o przedszkolach, o pewnej ofercie edukacyjnej, kierowanej do szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych i również takim bardzo ważnym ogniwem w całym tym systemie Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest to, że mamy również fundusz stypendialny. W tym roku ogłosiliśmy nabór, tym z funduszem zostanie objętych ponad 200 uczniów, to jest na kwotę ponad 720 tysięcy złotych. Ważną rzeczą jest to, żeby uczeń, który przejawia szczególne zdolności, mógł skorzystać jeszcze z dodatkowego wsparcia finansowego i te pieniądze mógł spożytkować na pogłębianie swojej wiedzy, wyposażenie się czy zakup pomocy dydaktycznych. Nawet może korzystać i wykorzystać te środki finansowe na dojazd do miasta, do innych ośrodków akademickich, żeby cały czas tą wiedzę zgłębiać. Myślę, że to jest bardzo fajny kierunek, jeżeli przyjmuje Unia Europejska. Jeżeli dzisiaj chcemy budować silną Europę, silną Polskę, silne nasze województwo, to musimy udzielać wsparcia wszystkim tym osobom, które mają talent. Talenty trzeba odkrywać, trzeba je pielęgnować, robić wszystko, żeby mogły się rozwijać.
Panie Marszałku, ma Pan teraz okazję, żeby się zwrócić do właśnie potencjalnych beneficjentów pańskich z tego programu i zachęcić ich do tego, żeby jednak ubiegali się, składali wnioski i ubiegali się o te środki, bo chyba jeszcze ich trochę u Państwa zostało. Tak, jeszcze ich trochę jest, także wszystkich potencjalnych beneficjentów, już tych, którzy skorzystali, przede wszystkim dziękuję za wspaniałą współpracę, za umiejętność wykorzystywania tych środków. Zachęcam do udziału, a korzystając z okazji składam wszystkich zdrowych, pogodnych, dobrych Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.